Siema, jakiś czas temu coś mnie wzięło i natchnęło na gierki typu indie. Oczywiście mam też w planach ogrywać różne rogale i tak dalej. Dzisiaj sobie zaczniemy w Children of Mortas. Jeżeli chodzi o tę gierkę, to widziałem dosyć pozytywne opinie, także zobaczymy. Zaczynamy sobie główny wątek fabularny. Nowy zapis gierki, pyk. Poziom trudności zwykły na razie dam, zobaczymy czy będzie ciężko. No i co, lecimy do gierki. No i dobra, jesteśmy w gierce, tak to wygląda, ruszamy się na WSD. Pod lewym mamy atak. No i zobaczymy. Na razie sobie idę, nie widzę żadnych przeciwników. To jest chyba jakiś waypoint? Wydaje mi się, że coś w tym stylu, no. Możliwe, że jak zginę, to po prostu tam się odrodzę. No i dobra, mamy wrogów pierwszych. Ciekawie jestem, po co mi jest tarcza. Ja się jakoś mogę nią dyfować? Nie wiem. Dobra, tutaj mam znowu kolejnych. Ciekawe, czy będą jakieś skille. Pyk. Kurde, mocne. W sensie mocne. Słabe, ale dużo ich. Dobra. Kurde, tu znowu są. Aha, bo ja mogę walić tak jakby atak po ataku, okej. Okay. I one padają na jedno takie combo praktycznie. Te mobki. I tu coś jest. A, tu było po prostu przejście. Musiałem zabić wszystkie mobki, żeby przy... O, tu są jakieś nowe. Kurde, to są trochę bardziej wytrzymałe. Uskok. Dobra, czyli można daszować. To takie dasze. Co jest to czerwone? Nie mam pojęcia. Nieważne. Dobra. Ciekawy jestem, czy tu są jakieś bronie dystansowe, bo ja przeważnie w takich gierkach lubię grać właśnie brońmi dystansowymi. Tutaj mamy waypointik kolejny. Jakiś niedźwiedź umarty. No dobra. Ściana. To nieważne. Zdolność specjalna. Aha, czy mogę shielda używać po prostu? To mam też to jakby staminę na tą shieldę, nie? Na tym shieldzie. O kurde, dostałem hita. No póki co ta gierka jakaś wybitnie... Aha, bo to są te potki na leczenie. Dobra. Póki co jakoś wybitnie trudna nie wydaje się. Dobra, otworzymy sobie przejście. Lecimy dalej. Jakiś dzik leży, umarty. Klejnot, do otworzenia większych skrzyni potrzebne są klejnoty. Czyli tutaj, tak? F. Dobra, mamy klejnot. Mogę to otworzyć. Co to jest? Płomienie Atara, błogosławieństwo. Wrogowie, którym zadano obrażenia, zaczynają płonąć. O, fajne. Kozak. No i zobaczymy, jak to działa. Dobra, to są jakieś mocniejsze mobki. Okej, okay. Ale nie wiem, jakie super trudne. Rzepku umiejętności. Dla punktu albo uczycie nowych umiejętności, okej. Okay. Jest opis umiejętności po prawej. No dobra, dawaj. Dobra, co mi to dało? Trzymałeś zywa miecze, które spadają na wrogów. I to mam pod prawym. Zobaczymy, jak to działa zaraz. Tu mamy waypointika chyba. Chodźcie mi przeciwnika. Dobra, pyk. Ha, i to ma cooldown, okej. Okay. Tam hita. Drugiego. Dobra, to nie było trudne.
A land of love found and of love lost. No i dobra. Tutaj coś mamy, jakieś przejście? Tam na dole jest jakieś przejście, ale chyba tu najpierw muszę iść. Elektrokalipsa? Stwórz tymczasową aurę zadającą obrażenia pobliskim wrogom. Okej, okay, to mam pod Q. To mam pomocnika chyba jakiegoś. Q. A, na takiej zasadzie to działa. No dobra, jakoś dużo damage nie dostałem. Lecimy dalej, podpowiedź C. Dobra, nie potrzebuję tego jednak. Żartowałem. Okej, tu jakaś kolejna bitka. O kurde, to jakiś kozak. On umarł chyba. Wielki mobek. Mam wrażenie, że te mobki się w ogóle respią. Ale chyba nie. Both father and daughter gathered their thoughts. No i co? Powrót do domu, jaskinia. Nie, no jaskinia chyba. 1 na 3. Potwierdź. W stacie. Co ona robi? Ona ma łuk chyba, nie? Kurde, nie wiem. Ale jak tak, to ja chcę pograć łucznikiem. Mogę 14 poziomu. A, i tu muszę levele zdobywać chyba, żeby odblokowywać sobie te różne rzeczy. No dobra, zobaczymy. Jak pójdzie z drugą postacią, tym razem łucznikiem. Ja ogólnie w takich gierkach lubię grać łucznikami. Jedwabne pieczary. Eliminuje wrogów z dystansu, korzystając z łuku. Okej. Okay. Fajnie, podoba mi się. No i łucznik to jest to. A chyba muszę mieć staminę, żeby chodzić i strzelać. Jeszcze kurde, że skilla żadnego nie mam. No ale dobra, jakieś pieniążki. Jeszcze nie wiem do czego są te pieniążki, ale później zobaczymy. Kurde, wytrzymałem sobie szkielety. O co z tym chodzi? Nie mam pojęcia. A to przyciąga chyba. Tylko. Puść mnie. Ale fajnie strzela się z tego łuku. Jestem ciekawy, czy to są jakieś przedmioty, które da się zbierać, na przykład miałem jakiś lepszy łuk. Żeby lepszy damage robić i tak dalej. Dobra, co my tu mamy? Mniejsza ilość wytrzymałości, którą Linda zużywa podczas ruchu wystrzelania. Wybić w niebo strzałę, która spada na wrogu blindy i eksploduje. To jest fajne, dawaj to. Zobaczymy. Jak bije ten skill. O kurde, jakiś pajączek. Pyk! A to chyba nie jest targetowane. Ten skill mój, nowy. HP nie straciłem jeszcze. Co? Nie wiem, co to jest. A, okej. Okay. Już wiem. Okej,
A, udało się. Nie tak to miało wyglądać. W mojej głowie to trochę inaczej wyglądało. O, przejście kolejne mamy. Skrzynka. Dobra, muszę trochę inaczej strzelać tym skillem. Pieniążki. Jestem właśnie ciekawy, dlaczego będą te pieniążki. Może będę mógł kupować jakieś itemy. Na kolejnym poziomie pójdę w tą staminę, żeby mi nie zabierało. Żebym mógł po prostu dłużej chodzić i strzelać, nie? Będzie giga dobre. Coś jest? O, pieniążek. No i dobra, tu już nic nie mamy. Nie muszę iść w dół. To nas przyciąga. Tu mamy przejście kolejne. Kolejną mapkę. Póki co te mapki nie są jakieś super wymagające. No ale zobaczymy, jak będzie później. Mamy skrzynkę. Ło, ile hajsu. To wybucha. Nie chciałbym w to przypadkiem strzelić, jak obok tego stoję. Dobra, mamy kolejny poziom, czyli idziemy teraz w to. Pyk. Nie mam klejnotu, żeby otworzyć tą skrzyneczkę. Tu mam przejście dalej. Udało mi się znaleźć portal w ostatnim pomieszczeniu. Naciśnij i przytrzymaj T, by teleportować się do niego z wolnego miejsca na tym poziomie. Mogę się tutaj tepać, w to miejsce, okej. Pakt klejnotu. O, każde 25 zabójstwo zapewnia ci... Każde 25 zabójstw zapewnia ci klejnot. Fajne. Będzie do otwierania skrzynek. No dobra, ale co dalej? A, bo ja tam do góry muszę iść. Okej. A później teoretycznie mógłbym się tutaj tepnąć i tutaj zaraz mam skrzynkę, którą będę musiał otworzyć, jak będę miał klejnot. Dobra, to ja idę tam na górę. A, tu na górze też nic nie ma. To gdzie ja mam w takim razie iść? Cele, zbadaj jaskinię Kaldipo. No spróbuję się tam tepnąć, przy okazji zobaczę, jak to wygląda. No i dobra, a tutaj muszę iść prawdopodobnie. Okej, ja nie widziałem tego. Dobra, jestem tutaj. Tutaj mamy drugie piętro, jedwabne pieczary 2x2. Zobaczymy, czy tu jakieś nowe mopki będą. Ale chyba nie. To mi nie zapowiada się na to. I co? O kurde, to jakiś mocniejszy mobek. Ale pieniążku wrzuciłem. Dobra, mamy klejnot. Czy ja mogę tam wrócić po tą skrzynkę? Kurde, nie mogę chyba. Te już też nie mogę użyć, ale lipa. Szkoda, bo chciałem się wrócić po tą skrzynkę, gdzie nie miałem klejnotu do otwarcia. No ale cóż. Musimy inną znaleźć w takim wypadku. No tutaj co mamy? Pieniążek. Kolejny.
Dobra. A, tam kolce w ogóle były, ja ich nie widziałem nawet. Tutaj jest przejście na kolejną mapkę. Ale chcę jeszcze zobaczyć, co my tutaj mamy ciekawego. Zbito 11 wrogów. A, czyli są takie jakby seria, jak Diablo zabić i za to są jakieś nagrody. Prawdopodobnie. No ale trzeba na pewno będzie ogarnąć, po co są te pieniążki. O, tutaj mam skrzynkę. Znowu tylko z goldem. Daj mi się, że tego golda nawet tutaj całkiem sporo leci. Dobra, moja postać zrobiła unik, także fajnie. O, kolejny klejnot. Musimy znaleźć jakąś skrzynkę znowu. Do otworzenia. Dobra, tu już nic nie ma, czyli muszę iść tu na górę. O, tu jeszcze nie byłem, co to jest? O, klejnot kolejny. O kurde. Boski relikt. Przywołam boski miecz, który zadaje obrażenia wrogom. Fajne. Zobaczymy, jak to działa, podkumam. To były te kolce, o których znowu zapomniałem. Cool. No tak średnio chyba to działa. Myślałem, że to będzie działać jakoś overtime, że ja przywołam ten miecz, on będzie sobie, nie wiem, latał, ubił te mopki. Coś takiego. Ale to jest tylko pyk, jedno walnięcie i po mieczyku. Jakiś nietoperek został. Ale spoko, wydaje mi się, że to może być całkiem git na takie większe grupki mobów właśnie. O, pyk. O, level wbiłem znowu. A i to było? Tap? Tak. Nie mogę jeszcze, muszę jakiś punkcik w to dodać. A, potrzebuję dwóch punktów. Czyli musimy wbić jeszcze jeden poziom w takim wypadku. No, żeby dalej polecieć. O kurde, lipa, bo tam nie mogę wrócić teraz. A wydaje mi się, że tym, jakbym grał tym chłopem z mieczem, to by to szło troszkę szybciej. Miałem wrażenie, że on bardziej obszarowo bije. A tym łukiem tak pyk, pyk, pyk pojedynczo tylko, nie? Chyba, że są dwa mobki naprawdę blisko siebie, to wtedy gdzieś tam lekko obszarowo idzie. O, pieniążek. Dobra, i mamy teraz przejście w lewo i do góry. Chyba w prawo? O nie, tak. Idziemy sobie tutaj. Czy to jest jakiś boss? Czy jeszcze nie? Love. Truly a divine emotion. Especially during the holidays. Love had motivated this mother to lay down her life. Dobra, przeżyłem. Wilczątko zostało uratowane. And it would be love welcoming the new orphan among the Bergsons. Okej. Jeszcze to chore wilczątko muszę gdzieś tam przeprowadzić. Czyli to jeszcze nie jest koniec. No to wychodzi. Co, idziemy do góry chyba. Zobaczymy, co tam jest.
O, tu jest ten waypointik cały. A tutaj? F. A, to jest wyjście? Skrzynka. Pieniążek. Nie wiem, gdzie jestem. Tak naprawdę. Nic więcej raczej nie ma. To by jeszcze to ewentualnie pozwalać. Okej, dobra, tu jest walka z bossem. Kurde, ja nawet do końca nie jestem uleczony. Ohoho. Chyba rip. No. Szybko poszło. Wondering if this was death. Co jest w stanie, jak umarłem? Warmer than they expected. A, po prostu umarłem. 200 wrogów zabiłem, ale uratowałem wilczątko. Także kozak chyba. They gasp for air as the celestial shock. Dobra, wszyscy gadają. Znowu coś. Odblokowano tryb rodzinnych prób. Możesz go teraz wybierać z ekranu tytułowego gry. Bo jak będę może ulepszyć ekwipunek. Okej. Warsztat Bena. Mam 500 golda. Aha, czyli ten gold jest ulepszy. Do ulepszania ekwipunku. Okej. Dobra, muszę chyba to ulepszyć. Sztuka bo jedna. Do wyobrażenia, prędkość ruchu. Aha, i więcej nie mam, tylko te trzy rzeczy mogę póki co. Na stópkę. Mam za 200 już wszystko. A pójdę w te obrażenia. Dobra. No i git. Wiesz, czy tu będzie? Halo? O co chodzi? Aha, dobra, bo ja tam kursorem byłem. Co tu mamy? When light faded from the sky and most were fast asleep, Mary would write about her family. Zapisywała dzieje rodziny. For future generations. No dobra, nieważne. Okej, okay, tu mogę grać teraz kolejną gierkę, tu mam bibliotekę. Dobra, to było na tyle, widzimy się w kolejnym.